HTC na rynku jest od 1997 roku. Od tego czasu produkuje tylko smartfony. My od kilku lat w Polsce, w naszym biurze staramy się, aby informacje, produkty były wszędzie na półkach, aby każdy mógł je kupić. No i staramy się, aby jak największa liczba osób o nich wiedziała i przekonała się, tak jak i my, że są to najlepsze smartfony na rynku. Smartfony HTC są wykonywane z najlepszej jakości materiałów. Właściwie od kilku lat staramy się, aby wykorzystywać takie materiały jak aluminium, metal czy poliwęglan. Nasze biura projektowe mieszczą się w Stanach. Tam siedzą panowie, wymyślają, co zrobić, żeby przykuć uwagę klienta, żeby ten smartfon był jak najbardziej charakterystyczny, smukły, designerski i oryginalny. To jest pierwsza rzecz, jakość wykonania i wygląd tych smartfonów. Kolejna to dźwięk. Kolejna rzecz w smartfonach HTC to to, co jest w środku. Oprócz świetnej jakości komponentów, takie jak procesory czy kamery, staramy się wnieść coś innowacyjnego, chociażby tak jak w ostatnim HTC One, HTC Zoe, czyli możliwość ożywienia zdjęć, stworzenia oryginalnej, żyjącej galerii, a później stworzenia z tych zdjęć kolaży, wideoklipów, które będą nam przypominały o niesamowitych przeżyciach w naszym życiu. W HTC również stawiamy na dźwięk, dlatego użyliśmy je podwójne głośniki z przodu, aby cieszyć się nim gdziekolwiek jesteśmy. Z podwójną membraną system Boom Sound powoduje, że możemy cieszyć się muzyką, dźwiękami gdziekolwiek jesteśmy, nie tylko w domu. Zmieniliśmy również wygląd ekranu głównego na zbiór najciekawszych informacji, newsów ze świata mody, muzyki, sportu, gadżetów, Facebooka, tego, co mnie konkretnie najbardziej interesuje. Teraz ja mogę wybrać sobie, co znajdzie się na moim ekranie startowym. Nie będę musiała wchodzić w konkretne strony, przeglądarki, aby wyszukać rzeczy, które mnie najbardziej interesują. Tutaj znajduje się wszystko. Więcej informacji i newsów na temat HTC oraz naszych super smartfonów na naszej stronie htc.com oraz na naszym fanpage'u na Facebooku HTC Polska. Zapraszamy.